Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Melora. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jakie niektórzy przynajmniej mają wrażenia po tym, jak odebrali książkę, która dotarła do nich do domu. I dzisiaj jestem z osobami nie byle jakimi, bo z osobami, które w polskiej wersji właściwie współtworzyły tą książkę, czyli z komuchem, który tam na stronie redakcyjnej jest wpisany przy swoim nazwisku, tylko z pomocą swojego nazwiska, niech tak będzie, a mianowicie Dawid Marańda. Cześć, Dawid. Cześć, cześć. I jeszcze jedna osoba, czyli Razor, no przynajmniej Razor na forum, a tak naprawdę Dawid Marszał, czyli osoba, która zajmowała się promocją internetową książki. Cześć. No i słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać właściwie w takim skromnym gronie i w zasadzie to ja też nie będę tyle rozmawiać, co może bardziej nawet pytać po prostu chłopaków, jakie mają wrażenia po tym, jak odebrali sobie książkę, dotarła do nich do domu, no to może zacznijmy od Razora. Jak się czułeś, kiedy książka do ciebie dotarła? Już była w domu. Bardzo podekscytowany, a pierwsze co po odebraniu, no to moja mama musiała zobaczyć, czy jestem wpisany w książce. Jak zobaczyła, to była bardzo szczęśliwa. Nawet jeszcze nie pytała, o czym to jest. Aha, czyli po prostu wystarczyło, że już jesteś w książce, że już tam coś zrobiłeś dla niej i już było wszystko okej, tak? A o czym to jest, to była sprawa drugorzędna. No a powiedz w ogóle, jak ci się książka podobała z takiej, powiedzmy, no nie tyle strony treści, bo treść, no to mniej więcej już była znana, przynajmniej 9 rozdziałów, ale jak ci się podobała po prostu wykonanie książki, okładka, to jak jest papier i tak dalej. Powiem tak, byłem zaskoczony. Tak niski koszt produkcji książki mógł normalnie, jakby to powiedzieć, no. Można się było spodziewać wszystkiego, no nie? Za takie pieniądze, no, że za takie pieniądze dostałem takiego bubla przysłowiowego, nie? Mm-hmm. To nie wiem, no, okładka się będzie rozklejać, albo papier będzie taki jak gazeta, nie? Tego typu, że będzie widać wszystkie te takie włókna i nie tylko, a ja po otwarciu książki zobaczyłem gładkie strony, okładka pokryta dodatkowym laminatem, który jeszcze bardziej wyostrzy wszystkie kolory, normalnie szok. Tak, bo powiem Wam tutaj tak w tajemnicy, to właściwie, no może nie jest tajemnica żadna drukarska, ale rzeczywiście to w ten sposób funkcjonuje, że po prostu ten sprzęt drukarski, który jest w drukarniach, on drukuje no w zasadzie wszystko, co jest w kolorze, w zupełnie innej palecie kolorów niż są obsługiwane przez nasze zwykłe pecety, bo to jest tak zwana paleta cmyk, mówiąc tak, to jest taki skrót. No i powiem Wam, że na początku trochę sprawa była stresująca, dlatego że my tam z Radkiem, czyli grafikiem, staraliśmy się, żeby ta okładka wyglądała już tam w tym pliku do druku jak najlepiej, tak? A tu się okazało, że w cmyku po prostu kolory są jakieś takie strasznie jałowe, dlatego że ta paleta cmyk po prostu ona nie obsługuje, jakby to powiedzieć, tych bardzo takich jadowitych kolorów, czyli niby masz czerwony, ale nie możesz osiągnąć takiego typowego koloru czerwonego, takiego krwistego, tylko, no nie wiem, no taką jakąś bladą wersję, tak? I po prostu to było trochę dla nas stresujące, że po prostu okładka jest tak porządnie zrobiona, a w tej palecie cmyk ona wygląda jakoś tak dziwnie, tak? No i rzeczywiście po wydrukowaniu jeszcze książki ona nadal tak wygląda trochę niemrawo, znaczy chodzi tu dokładnie o te okładki, ale właśnie wspomniałeś o tej folii. Ona ma też takie zadanie, że nie tylko chroni ten papier przed ścieraniem się tej farby i tak dalej, ale ona też z powrotem te kolory wyciąga. Czyli to, co jest po prostu stracone przy tym druku cmyk, to dzięki tej folii jest odzyskane. No dobra, to teraz chciałabym zapytać, jak ty, komuch, się czułeś po odebraniu książki? Jakie były wrażenia takie, wiesz, rozpakowujesz paczkę, wrażenia? Tak, i takie wow, czy... A, wiesz, książka, no, byłem już przygotowany. Taka euforia, radość, szczęście, wiesz, wszystko tak naraz się, taki zachwyt, wow, w ogóle co to jest. I nie wiem, byłem w ogóle bardzo ucieszony formą, jak to wygląda, tak, to jest akurat tak, wygląda świetnie. Jakim kosztem, a jaka jakość, to jest właśnie to jest to. No ale tak, to prawda. Ale też nie patrząc na to, jak ona wygląda, też co jest wewnątrz, bo to jest też nie mało ważna sprawa.
No tak, a akurat o treści możemy pomówić, ale powiedzmy, że na razie ją zostawmy, pogadamy o tym za parę minut. Tylko tak na razie bym Dobrze. właśnie wolała o tym, jak po prostu, jak wam się książka tak podoba technicznie. Bo ja wam powiem, że na przykład generalnie ja to odbierałam w takich paczkach z drukarni, tak? I te paczki miałam ich tam trzy i one były tak zapakowane, że co prawda widziałam wcześniej ten egzemplarz próbny, ale ja wiedziałam, że on nie jest idealny i bardzo chciałam zobaczyć, jak te książki wyglądają już w tej pełnej takiej wersji. I wiem, że pamiętam, że po prostu tam w drukarni jedną tą paczkę rozcinałam i jedną książkę wyciągnęłam, tak? I po prostu to było takie, wow, jak to się błyszczy, jakie to jest ładne, po prostu można się wręcz w tym przejrzeć, tak? No po prostu coś superowego i w ogóle to, że ta książka trochę waży, no bo ona rzeczywiście trochę waży, jak ją tak położyli na wadze, to wychodzi tam was 40 deko, coś koło tego. Przez to, że ona trochę waży, to się wydaje jeszcze taka, jakby to powiedzieć, że to jest jeszcze coś dużo lepszego, tak? Bo jakoś tak, nie wiem, człowiek ma takie wrażenie, że jak weźmie do ręki coś ciężkiego, to że to jest lepsze niż coś lekkiego, no nie? Chociaż no, zależy, co właściwie się ocenia i tak dalej. Ja mi się wydaje, że książka to akurat jak jest trochę cięższa, to jest lepiej. Właśnie też świadomość, że zostanie, że przykuje uwagę na dłużej. To jest na pewno, tak. Mm-hmm. I przynajmniej ja tak mam. Jeśli coś jest lżejsze i cięższe, to znaczy, że na pewno tańsze, na pewno gorsze, jakieś takie. Ja mam takie odczucia. Dlatego cieszę się, że ta książka jest cięższa, grubsza. To mi się podoba. Tak jest. No dobra, to powiedzcie mi, czy coś w zakresie jeszcze tej technicznej strony książki chcielibyście powiedzieć, czy już raczej to jest wszystko i ja mogę przejść do jednej takiej małej kwestii, którą w sumie chcę jeszcze omówić. Technicznych to muszę kupić okładkę, bo mi jej szkoda. Że ci się zniszczy. No, dokładnie. No niestety powiem ci, że problem polega na tym, że okładki się nie da kupić. Nawet się jej nie da zamówić w drukarni, bo powiem wam, że o ile jeszcze, i to się właśnie wiąże z tą kwestią, o której chciałam mówić, o ile jeszcze książka nie miałaby ISBN-u, tak? Czyli to w zasadzie by tak z punktu prawnego nie była książka, tylko powiedzmy jakiś produkt promocyjny, bo tak to drukarnia wtedy tak by zapisuje, to wtedy jeszcze mógłbyś sobie okładkę zamówić, tak? Ale w związku z tym, że książka ma ISBN, czyli jest kontrolowana przez Bibliotekę Narodową, nie możesz nawet mieć okładki z tym ISBN-em, znaczy w ogóle nawet nie możesz mieć okładki książki tak luźno, żeby sobie ją do czegoś innego przyczepić. Także to by było w ogóle działanie poza prawem i nie da się tego zrobić. No ale rzeczywiście fajnie by było mieć taką awaryjną okładkę na przypadek, gdyby się coś zniszczyło, no nie? Albo taką, żeby tylko nałożyć na książkę, żeby ładnie tak to wyglądało, żeby nie... No ale też taka książka to nie jest codzienność w sklepach. O to chodzi. No tak, no na razie książki nie ma w sklepach i myślę, że to jeszcze długo potrwa, zanim ona się kiedyś tego doczeka. Chociaż powiem wam, że z drugiej strony to pojawienie się książki w sklepach czy w jakichś tam tych Empikach, no to jest niestety taki, wiąże się z pewnym problemem, a mianowicie takim, że można to zrobić tylko przez jakieś wydawnictwo, które, że tak powiem, ma chody w tych sklepach i w tych księgarniach. A niestety umowy z wydawnictwami wiążą się z tym, że na książce zaczyna, powiedzmy, twórca bardzo mało zarabiać, bo zarabia wydawnictwo. I to jest bardzo przykra sprawa, dlatego że załóżmy, że książka tam kosztuje, tak jak w naszym przypadku, te 30 zł, tak? To twórca może sobie policzyć, że po wykonaniu książki, tego co musi zapłacić za jej wykonanie i tak dalej, no to zostaje mu, powiedzmy, jakieś tam 15 zł w kieszeni, tak? Czyli połowa budżetu to jest wykonanie, połowa to jest to, co już do ciebie należy. Natomiast jeżeli się współpracuje z wydawnictwem, to nawet po odliczeniu kosztów produkcji, to z tej sumy, która zostaje już tak na czysto ze sprzedaży, jeżeli do ciebie dociera chociaż 50% z tego czystego dochodu, to jest super, a zazwyczaj tak nie jest. Więc to jest zupełnie beznadziejna sytuacja, bo po prostu wydawnictwo zarabia na twojej książce, a ty praktycznie już nie. Znaczy, no wiadomo, no zarabiasz, ale to jest jakaś taka śmieszna proporcja w ogóle wobec tego, ile książka kosztuje. Więc mi się wydaje, że nawet w naszym przypadku, kiedy na razie no jakaś ilość do dystrybucji tych książek nie jest zbyt duża, no to zdecydowanie bardziej się opłaci
po prostu samemu sobie ją tam zamawiać, produkować, tak? I sprzedawać, choćby to się wiązało ze sprzedażą internetową przez stronę internetową, czy tam, nie wiem, jakieś portale aukcyjne, dlatego że po prostu tak będzie nawet szybciej, to jest pierwsza sprawa, bo nie trzeba się z żadnym wydawnictwem, mówiąc brzydko, użerać, aż oni wszystko zatwierdzą, wyprodukują, wypromują i tak dalej. Tylko po prostu na samemu sobie jakoś tam radzić i no i w zasadzie mieć z tego większe pieniądze. No, taka jest prawda. Znaczy większe na jednym egzemplarzu, o tak może powiedzmy. Aha, no i co właśnie chciałam powiedzieć, bo zaczęłam o tym ISBN-ie i nie skończyłam. Numer ISBN, jak już mówiłam w tym filmie na temat tego, kiedy książki się znajdą u czytelników w domu, tak? To ten numer ISBN nas w bardzo fajny sposób zabezpiecza, ponieważ się nie da podważyć, że w tej książce wszystko jest zrobione zgodnie z prawem. Jeżeli by nie było ISBN-u, to można się przyczepić, że może ktoś to nieprawnie tłumaczy, może tej książki w ogóle nie ma, może nie ma oryginału, z którego się tę książkę tłumaczy, może to jest fanfic, może, nie wiem, na przykład dystrybutor książki nie ma praw do czegoś tam w tej książce i tak dalej. Natomiast jeżeli jest numer ISBN, to znaczy, że książka przeszła potrzebną kontrolę i z nią jest po prostu wszystko w porządku. To jest niepodważalne już w tym momencie, więc no, jeżeli ktoś by miał jeszcze zamiar mówić, że nie wiem, ta książka to jest jakieś nie wiadomo co, no to po prostu, no nie wiem, niech sobie sprawdzi, jakie są zasady nadawania ISBN-ów dla książek i mu przejdzie wtedy takie gadanie. Bo to prosta sprawa nie jest i po prostu wymaga tego, żeby rzeczywiście wszystko było zrobione tak, jak należy. No, to chyba w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ISBN. Dobra, no to słuchajcie, bo zaczęliśmy o treści, tak? To co byście chcieli o tej treści powiedzieć? Tylko jeżeli mogłabym prosić, to bez dużych spoilerów co do tego, co się dzieje w 10 rozdziale, bo może jeszcze nie wszyscy przeczytali. Może komu zacznie? No, bo coś tam zaczynał, więc... Ja się zaskoczyłem bardzo. Tym, jak się kończy się pierwszy tom, tak? Masz na myśli? Tak. Nie powiem, co tam jest, ale zaskoczenie było spore. Bo nie wiem, akurat tutaj miałeś rację, zapowiadając tom drugi, że właśnie będzie dużo oczekiwań na następne rozdziały, bo nie wiadomo tak naprawdę, co się wydarzy. Mhm. Tak. Także to jest duży plus. Jeśli tom pierwszy pozostawia w zastanowieniu, co się będzie działo, no to tom drugi to jest już formalnością, żeby zrobić i kupować. Tak, chociaż właśnie ja od razu chcę uprzedzić pytanie, co będzie z następnymi rozdziałami, czy będzie się dało je przeczytać gdzieś wcześniej, czy trzeba po prostu czekać na cały drugi tom i jego druk. Nie trzeba czekać, ponieważ my zastosujemy ten sam system, co w przypadku pierwszego tomu, czyli że do któregoś tam rozdziału, prawdopodobnie znowu do przedostatniego, rozdziały będą udostępniane na stronie i dopiero tam znowu z tym zamknięciem tego tomu, czyli z jakimś tam ostatnim, czy dwoma ostatnimi tomami, no będzie się trzeba wstrzymać do momentu, aż się będzie dało książkę kupić. Także się nie martwcie, bo będziecie się mogli dosyć szybko dowiedzieć, co się działo dalej już tam powiedzmy na początku drugiego tomu. Co znaczy teraz szybko w tym wypadku? No to znaczy, że powiedzmy, że to będzie wrzesień albo początek października, dlatego że my jeszcze na razie planujemy, że no, książki się jakoś tam jeszcze w jakiejś tam formie będą rozchodzić do końca wakacji, czy może nawet do końca września, to zobaczymy. No i byśmy nie chcieli, żeby właśnie ktoś sobie, nie wiem, niechcący nawet odpalił na stronie ten 10 rozdział i go przeczytał, jeżeli chciałby to zrobić w książce, tak? Czyli żeby po prostu uniknąć spoilerów. Natomiast kiedy już definitywnie skończymy ze sprzedawaniem, przynajmniej na razie, tak, tych książek tego pierwszego tomu, no to na stronie znowu to wszystko swoim starym trybem ruszy i po prostu będą rozdziały udostępniane. No, mogę tak tylko nawiasem powiedzieć, że 11 rozdział, czy tam pierwszy drugiego tomu już jest w dużej mierze przeze mnie znowu przetłumaczony, więc praktycznie to jest formalność, żeby go dokończyć i znowu wrzucić na stronie. No, ale tak jak mówię, na razie na to czekamy, żeby powiedzmy tak trochę się uspokoiły emocje związane z pierwszym tomem, bo jak na razie to one są bardzo duże. Tak, ja nie potrafię dojść do siebie, ja nie mogę spać w nocy po prostu. Może komu? No cóż, no ja w tej chwili mogę jedynie was bardzo zachęcić, te osoby, które jeszcze nie kupiły książki. Bardzo was zachęcam do tego, żeby się w tą książkę zaopatrzyć,
ponieważ, no właśnie, ten 10 rozdział, no to jeżeli chcecie się w miarę szybko z nim zapoznać, a nie we wrześniu czy w październiku, no to niestety na razie musicie sobie tą książkę kupić. Ale od razu mówię, że nie będziecie żałować, bo to naprawdę nie jest tak, że nie myślcie sobie, że musicie zapłacić, żeby mieć jeden rozdział więcej niż na stronie. Bo tak naprawdę tu się płaci za to, że się ma w rękach prawdziwą książkę, która jest naprawdę, no powiecie, że ja zachwalam, bo mi na tym zależy, tak? Ale ja też chwalę po prostu dlatego, że ja się znam na książkach, bo studiuję filologię, tak? I ja widziałam już, może przesadzę, jeżeli powiem, że tysiące, ale widziałam setki książek i naprawdę ta ma w sobie coś tak magicznego. Ja nawet właśnie nie wiem, czy chodzi o to wykonanie techniczne, czy o treść, ale po prostu tak w całości, jak mam tą książkę w rękach, to mi się wydaje, jakbym jakiś taki, nie wiem, kamień filozoficzny z Harry'ego Pottera miała w rękach, albo nie wiem co, jakąś różdżkę, bo po prostu niesamowita jest. Więc jeżeli chcecie, no to naprawdę polecam. I teraz właściwie zostały tylko takie opcje, żeby ją nabyć. W obecnej chwili, no dosłownie ile to było, jakieś 2 godziny temu, na stronie się pojawiła opcja, żeby sobie książkę wylicytować. Licytacja będzie trwać do godziny 19:30 do niedzieli, czyli do 9 sierpnia. Jest to licytacja z tego powodu, że postanowiliśmy wykorzystać ten amerykański system autora, czyli że po prostu książki są sprzedawane na aukcji. Ile ktoś wylicytuje, ile jest w stanie zapłacić, tyle za tą książkę zapłaci, tak? Jeżeli jedna osoba tylko będzie licytować, no to w zasadzie ma szczęście, bo sobie wylicytuje jakąś niską cenę i, no i będzie szybko po sprawie. Albo jeżeli nie chcecie kupować sobie na aukcji tej książki, to można zaczekać na dodruk, który, no właśnie, teraz ten dodruk pojawi się zależnie od tego, ilu będzie chętnych i jak szybko ci chętni się będą zgłaszać, bo my znowu po prostu tworzymy listę chętnych, kto chciałby tą książkę kupić. Nie mówię, że tu jest znowu potrzeba 100 osób, wystarczy, że będzie ich powiedzmy 25 i już będzie można ten dodruk sobie zamówić. No, także tak jak mówię, jeżeli ktoś jest chętny, no to aukcja teraz, żeby było szybko. A jeżeli ktoś woli zaczekać i kupić sobie książkę tam w pewnej cenie, która będzie wynosić 30 zł, tak jak do tej pory, no to musi zaczekać, aż nam się uzbierają ci chętni i znowu książka zostanie wydrukowana. Kiedy to będzie, no to właśnie nie jestem w stanie wam tego dokładnie powiedzieć. Trzeba po prostu śledzić, co się dzieje na naszej stronie, co ludzie piszą, co my piszemy i wtedy to będzie dopiero wiadomo. No dobra, chłopaki, powiedzcie mi, czy coś jeszcze mam do powiedzenia w kwestii tej publikacji książki? Chyba mamy, a szczególnie to mi się wydaje, że wy macie, bo dodruk... Czy będzie wersja elektroniczna? Bo mam takie informacje od ludzi, że chętnie by taką wersję kupili, bo jest moda na e-booki. No tak, no i właśnie cały czas nad tym trwają, że tak powiem, może nie tyle negocjacje, to po prostu się autor zastanawia, czy warto to robić, a to z prostego powodu, no piractwo w internecie jest dosyć duże, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, tak? I no tak. Pojawi się jeden e-book i zaraz będzie ich w internecie, nie wiem, 200, tak? W różnych miejscach do ściągnięcia. Oczywiście jest pewien system, który można by wykorzystać, żeby tej książki się nie dało tak łatwo po prostu, no znaczy kopiować to się będzie dało zawsze, tylko że można ludziom utrudnić publikację tej książki w dosyć fajny sposób. Na razie go nie chcę zdradzać, to jest taka tajemnica autora, więc jeżeli on się na to zdecyduje, to będzie ten system wykorzystany i może będzie ten e-book, ale e-book też najwcześniej dopiero jesienią. Na pewno nie teraz. Słuchajcie, ale jeszcze jest jedna rzecz, bo w związku z dodrukiem, tak, czyli z tą datą dodruku, która jeszcze nie jest ustalona, ale może ona nie jest taka bardzo odległa, biorąc pod uwagę prędkość zgłaszania się kolejnych chętnych na zakup, z tym dodrukiem jest związana pewna rzecz i właściwie to wy dwaj panowie moglibyście właśnie powiedzieć, o co właściwie chodzi. Tak, bo ten dodruk jednocześnie byłby taką, powiedzmy, drugą rozszerzoną edycją tej książki. I właśnie, na czym by to rozszerzenie polegało? To jest pytanie do was. Na dodanie do książki czegoś w rodzaju poradnika. Albo DLC. Takiego, no coś takiego, możemy to tak nazwać. Albo przewodnika, tak? O,
No przewalnie go wcześniej. Wiedziałem coś na pył. Dobra, to ja zrobię takie szybkie wprowadzenie, żeby rozjaśnić nieco, o co chodzi, a za chwilę wy jeszcze powiecie, co tam będzie, bo wy to macie zaplanowane i ja tak nie do końca nawet jestem wtajemniczona. Otóż chodzi o taką rzecz, że chłopaki wymyślili, żeby, a konkretnie to właśnie Komuch bardziej nawet wymyślił, ale panowie stwierdzili, że obydwaj będą to robić, chcą stworzyć taki przewodnik dla osób, które albo mają niekiedy problem, żeby, no nie wiem, tak jakoś rozkminić, mówiąc młodzieżowym językiem, o co chodzi w książce, albo wręcz nawet to będzie taki przewodnik, który może pomóc tym osobom, które nie do końca orientują się w grach, które poprzedzają książkę, tak? Czyli w Most Wantedzie i w Carbonie. Ten przewodnik to byłaby taka osobna książeczka, czyli że to nie byłoby wydrukowane w tym samym, tak jakby w tych samych okładkach, co jest książka, tylko to by był taki dodatek, tak? Czyli taka druga, mniejsza, albo może nie mniejsza, tylko cieńsza, tego jeszcze nie wiemy, jaki będzie format. W każdym razie to by była taka dodatkowa książeczka. I w ogóle właśnie, jeżeli już przy tym jesteśmy, to druga edycja książki, no w sumie praktycznie to będzie to samo, tak? Ale z tego powodu, że trochę się z tyłu zmieni okładka, ze względu na to, że chcielibyśmy tutaj dodać jeszcze logo jednego z naszych patronów medialnych z YouTube'a, w związku z tym, że się zmieni trochę okładka, bo będzie jeden element dodany, to wiąże się z tym już to, że trzeba nadać książce drugi numer ISBN. Czyli to już nie może być ten sam, tylko drugi, tak? Więc w pewnym sensie można powiedzieć, że to już będzie wydanie numer 2 książki i może to nawet jest dobrze, bo w związku z tym, że to będzie wydanie numer 2, to ono będzie przy okazji takie trochę rozszerzone właśnie o ten poradnik, czy tam przewodnik. Ale też od razu chcę powiedzieć, że jeżeli już ktoś książkę ma, a nie chce książki drugiej edycji, bo to praktycznie jest to samo, to będzie mógł sobie dodatkowo ten przewodnik dokupić. I od razu też uprzedzam, że to będzie tania rzecz, nie tak jak książka, że tam 30 zł. To jeszcze zobaczymy, ile tam będzie, używając pięknego angielskiego słowa, contentu w tym przewodniku, to od tego będzie też zależeć cena. I to będzie i w wersji elektronicznej na pewno, i jeżeli będzie trochę chętnych na taki wydrukowany, powiedzmy, egzemplarz, to te wydrukowane też powstaną. Także takie są na razie opcje. Dobra, no to powiedzcie, chłopaki, co tam w tym przewodniku będzie? To, co powinno być, trzeba wyobrazić sobie najpierw osobę, która zaczyna od zera, tak naprawdę nie miała kontaktu z grą, a chciałaby sobie przeczytać jakąś fajną książkę, bo została polecona przez kogoś. Więc trzeba sobie pomyśleć tak naprawdę, czego ta osoba może nie wiedzieć, co jest w książce, a tak naprawdę nie rozumieć, co tam może być. Także tutaj może być od wszystkiego, od postaci, jak wyglądają, jakiś ich może opis, może coś tak o samochodach. No, może z pewnością, bo jeżeli ktoś nie grał ani w Carbon, ani w Most Wanted, to on na dobrą sprawę nawet nie wie, jak to BMW wygląda, może się dopiero dowiedzieć z okładki, tak? Ale to też w sumie nie jest taki pełny opis. No okej, okay, czyli jakieś tam opisy postaci, samochodów, co dalej? Tak, na przykład też różne miejsca z gry, których, no jest ich masa, tak naprawdę ciężko sobie to wyobrazić, jak to wygląda. No tak. Czy na przykład może być, garaż, gdzie znajdowały się samochody z Czarnej Listy. Czy na przykład, kiedy Tomas z Miją poszli na plażę. To wszystko jest w grze, można porobić zdjęcia, można wszystko sobie ładnie robić. Osoby, które nie mają gry lub nie miały z nią styczności, nie wyobrażą sobie tego, a właśnie taki przewodnik może pomóc. Zgadza się, czyli trochę takiej topografii, można powiedzieć, też będzie. Tak, tak. A czy jakieś ciekawostki? Tutaj już będzie, właśnie ciekawostki też będą, tylko jeszcze jakie, to wyjdzie wszystko w praniu, ale też tutaj trzeba byłoby troszeczkę więcej pracy przy tym poświęcić, ale to się zrobi. Bo w tej naszej książce w ciągu 10 rozdziałów też było kilka wyścigów. Także taka, to jest właśnie już taka opcja dla zaawansowanych, żeby rozrysujemy wszystko, wszystkie wyścigi, jak przebiegały, którędy, gdzie, jak, wszystko będzie. Tylko potrzeba czasu, chęci i roboty trochę, no. Ale to się da zrobić. No oczywiście, myślę, no pewnie, efekt, że się da. Efekt będzie może dobry, no. Mam taką nadzieję.
A czy jakaś na przykład taka geografia będzie zawarta w sensie na przykład gdzie jest położony San Pedro albo coś w tym stylu, jak tam się dojeżdżało i takie tam różne A rzeczy? to tak, to będzie, No tak. to Bo obowiązkowo, ja podstawowa powiem wam rzecz. szczerze, że nie wiem od czego to wynika, czy ktoś po prostu sobie niedokładnie doczytał, czy w ogóle nie wziął pod uwagę tego, że książka już zaczyna wychodzić swoimi po prostu obszarami działalności poza Rockport czy Palmont, tak? I już widziałam po prostu na przykład u nas na stronie na forum takie pytania, czy komentarze właściwie tego typu, że piąty rozdział, tak? Tam była Kate, ten stadion, gdzie Tak, Razor to wszystko no. tam oglądał i tak dalej. I ktoś się zastanawiał, gdzie to jest, bo on czegoś takiego w Rockport nie widzi, tak? To taki skrót teraz zrobiłam. Ale generalnie wychodziło na to, że ktoś zrozumiał, że ten stadion jest jakimś sposobem w Rockport, tak? A nie w San Pedro, które jest zupełnie innym miastem. Więc mi się też wydaje, że rzeczywiście coś takiego może się przydać w tym przewodniku. Będzie tak po prostu, niektórzy będą mieli objaśnienie, że okej, no Rockport, Palmont, ale książka też wyszła poza te rejony i no i dobrze rzeczywiście byłoby je pokazać, co to w ogóle takiego jest. No dobra, no to słuchajcie, myślę, że w zasadzie to chyba kończymy na tyle. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania odnośnie tego przewodnika, jakieś porady, ewentualnie chce zapytać o tą drugą edycję, o jakieś tam zmiany związane z tym, jakieś terminy i tak dalej, daty, wszystkie te rzeczy, to spokojnie możecie pytać albo pod filmikiem poniżej, albo możecie na forum w temacie, gdzie ten filmik będzie. I na koniec, teraz oficjalnie, drodzy panowie, panowie dwaj Dawidowie. Dziękuję wam To bardzo za my. to, że mi pomogliście bardzo dużo przy publikacji tej książki. Tobie, Dawid Komuch, tak? Dziękuję bardzo za A to, to ja. że byłeś edytorem tej książki i naprawdę bardzo dużo rzeczy znalazłeś, poprawiłeś razem ze mną. Naprawdę dzięki temu ta książka jest sporo lepsza, jeśli chodzi o treść. Wiesz, w tej sprawie to jest sama przyjemność, także naprawdę nie ma za co. No to super, to tak samo jak u mnie. Robimy coś, co lubimy, tak? I No tobie też, dokładnie. Dawid Razor, bardzo dziękuję za to, że mi pomagałeś promować książkę w internecie, bo naprawdę sporo postów było twojego autorstwa na różnych fanpage'ach, grupach i tak dalej i na pewno to też miało swoje odzwierciedlenie w ilości zamówień i temu, jaka ta książka jest teraz popularna. Także dzięki wielkie. Nie ma za co, jak coś to wali jak w dym, ja pomogę. Okej, dobra, to żegnamy się z wami. Trzymajcie się w takim razie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa. Buziaczki. Cześć.